Zdecydowa nieczytelność, konteksty pisma zaczęła się oczywiście od pracy z kolekcją pani Grażyny Kulczyk. Bardzo ciekawym problemem będzie kwestia nieczytelności, ponieważ ona pozwoli pokazać aż 8 artystek i artystów z kolekcji pani Grażyny Kulczyk. Będzie to aż 15 prac. W sumie do dialogu zaprosiłam jeszcze wielu innych artystów. Zebrało się ich 26, prac jest ponad 70. Sam problem nieczytelności jest bardzo szeroki. Moim celem było pokazanie go w relacji do funkcjonowania pisma, znaków interpunkcyjnych oraz nieczytelnych, niedostępnych książek i zwojów. Moim celem było również skoncentrowanie się na takim rodzaju nieczytelności, która jest świadomie przez twórców obieraną strategią. Nie zawsze jest celem w samym sobie, nie zawsze jest punktem wyjścia, ale jest efektem końcowym, który w tych pracach właśnie jest jednym z najistotniejszych elementów. Już w początkach XX wieku chociażby Chlebnikow uważał, że słowa, język należy uwolnić od sensu, ponieważ słowa, które są uwolnione, dają nam zupełnie inny ogląd rzeczywistości. Moją inspiracją było również między innymi z teoretycznego punktu widzenia filozofia Jacques'a Derridy i Paula Demana, którzy zajmują się nierozstrzygalnością, nieczytelnością, nieodczytywalnością jako miejscami błędu. Stając wobec nieczytelnego tekstu, bo przecież jesteśmy przyzwyczajeni, że skoro widzimy system znaków, to musimy go odczytać, musimy znaleźć jakiś klucz, to okazuje się jednak, że musimy podjąć refleksję nad tym, w jaki sposób jest nam przekazywana wiedza poprzez zapis. I tutaj mam nadzieję, że właśnie ta wystawa do tego rodzaju refleksji będzie nas skłaniać. Poza tym fascynowało mnie ogromnie, w jaki sposób artyści tworzą też swoje własne alfabety, jak chociażby Jan Tarasin czy Hanne Darboven, która zapisywała swoje życie poprzez cyfry i notatki, nie kreując za tymi notatkami żadnego specjalnego systemu, tylko po prostu akcentując proces pisania. Kultura zachodnioeuropejska praktycznie wyeliminowała ciało z pisania. Natomiast ciało jest bardzo mocno powiązane z pismem. Gest związany z kaligrafią jest kluczowym przekazem tej emocji, która właśnie też stoi za pisanym znakiem. Hanne Darboven bardzo mocno podkreślała, że dla niej istotny jest sam proces pisania, w który zaangażowane jest całe jej ciało. Podobnie Irma Blank, która pracowała między innymi z pismem automatycznym i używała pojęcia ciała maszyny w taki sposób, żeby pokazać, że ciało jest właśnie tym ekwiwalentem tej piszącej maszyny, która wystukuje czcionki. Jedną ze strategii nieczytelności jest właśnie skreślanie tekstu i w ramach wystawy możemy zobaczyć pracę węgierskiego artysty Endre Tota, który wykonał specjalnie na ścianie w Art Stations realizację Site Specific. Więc jestem szczęśliwy, jeśli mogę wykreślać jedno zdanie po drugim. Cała rzecz polega na tym, żeby ukryć napisany tekst pod skreśleniem, by przestał on być dostępny. Niejako skreślenie jest też sugestią, że to, co napisałem do tej pory, nie jest ważne, już się z tym nie zgadzam. Cała tego rodzaju praca jest sugestią procesu pewnego powstawania, pewnego znaczenia i utraty tego znaczenia, pierwotnej czytelności i zatarcia tej czytelności. Wymazywaniem zajmuje się również Marek Wasilewski w arcyciekawej pracy pod tytułem właśnie Wymazywanie, która jako jedyna na wystawie dotyka problemu nieczytelności w kontekście osób niewidzących. Artysta otrzymał z biblioteki dla osób niewidomych kryminał Agaty Christie, który niejako został zaczytany, wydany oczywiście w alfabecie Braille'a. W momencie, kiedy przeczytało tę książkę mnóstwo osób, dotykając palcem wypukłego wzoru, wzór ten został tak wgnieciony, że książka dla osób niewidomych, znających Braille'a, stała się nieczytelna. Marek Wasilewski próbował ten proces powtórzyć w kontekście osób widzących. Znalazł kryminał wydany ten sam właśnie dla osób widzących i zarejestrował na taśmie VHS proces wymazywania czy skreślania poszczególnych linijek tego kryminału. W momencie, kiedy analizowano twórczość Antoniego Starczewskiego, którego dwie prace są w ramach wystawy pokazane, teksty skreślane oraz układ samogłoskowy, podkreślano, że Starczewski sugerował w zasadzie, że znaczenie jest niepotrzebnym balastem. I być może też powinniśmy wziąć głęboki oddech i również to sobie na tej wystawie uzmysłowić, że to znaczenie, którego tak zawsze poszukujemy, jednak nie musi być tym kluczowym aspektem, które w języku jest najważniejsze.